Teraz pewnie znowu spotkamy jakieś drzwi z kodem, albo jakąś walizkę, albo coś podobnego. Wow. Znaleźliśmy karabin maszynowy. Znowu słyszałem te kroki. Za każdym razem, jak te kroki słyszę, to brzmi dokładnie, jakby ktoś chodził po moim pokoju. Albo w mieszkaniu chociażby. Znaczy w mieszkaniu. Ściana jest pokryta śladami po kulach. Do czego mogli do was strzelać? Dobra. Pewnie do siebie, ale zaraz. Gdzie my tą broń mamy? Ile tego jest? Zero pocisków, zapasy. Nic nie mamy. A, naboje do karabinu maszynowego podnieśliśmy wcześniej. Dobra. Ślad krwi kieruje się w dół windy. Dobra. W piwnicy jest wszystko? A, boiler room. Tam byliśmy w jedynce. Dobra, wszystko. Przeraża mnie ten wózek inwalidzki, mówiąc szczerze. Dobra, idziemy na drugie piętro. Jestem ciekawy, kiedy będzie alternatywny szpital nam pokazany. Dobra, tam jesteśmy... O! Aż mi ciarki przeszły. Trzecie piętro. Teraz się trochę przestraszyłem, naprawdę, autentycznie, więc... Zablokowano. Tu jest kod jakiś. Yeah. 9263. Tak jest. No. To było łatwe. Ale przypuszczam, że można mieć problem z rozwiązaniem tej zagadki z tym telefonem... Nie telefonem, co ja mówię. Z aparatem, jak się nie grało w pierwszą część. Tutaj zostawiliśmy chyba w pierwszej części... Jak ona się nazywała? Maryja. Dom Nadziei. Dom Nadziei. Sierocinę na kresach Silent Hill. A za jego fałszywym obrazem kryje się miejsce, gdzie dzieci są porwane, by robić im pranie mózgu. Herbata się trochę ochłodziła. Czasami w nocy słychać ich dziwne modlitwy i płacz dzieci. Raz poszedłem tam, by się poskarżyć, ale oni mnie wypędzili stamtąd. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Joseph. Słyszeliśmy o tej nazwie? Chyba nie. Nie pamiętam. Dobra, nieważne. Nie wiem, co się dzieje. Tu się nie możemy dostać. Tu też nie. Dom Nadziei. Oglądałem horror kiedyś. Sierociniec chyba się nazywał. Dobry film. Kawał wołowiny, świetnie. To jest kompletnie nieprzydatna rzecz w tej grze, tak naprawdę. Zamek jest rozwalony. Nie możemy się dostać. Zamek jest rozwalony. Cudownie. Tu możemy się dostać i tu pewnie będą pielęgniarki. Nie. Tutaj są szczoteczka do zębów. Jest. Nie możemy tego wziąć. Tu jest budzik. Też nie. Tu są jakieś papiery. Header. Pokój bez sensu, tak zwany. Chyba. Jasne. Jezus! Ale się przestraszyłem tych krzeseł. Jezu.
O nie. O Boże. O. O. Skąd one się tu wzięły? O. Spadaj. Nie bawię się w taki sposób z wami. Dobra. To było żałosne. To było żałosne. Telefon. Odbierzmy. Halo? Heather, odbierz, no nie widzisz, że dzwonią. Nie ma dźwięku chyba. Hello? Jest. Claudia. No, I'm not. Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. What a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. Listen to me already. I'm not Claudia. You're not Claudia. My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolf. Hmm. I'm sorry. I thought you were my daughter. Leonard Wolf? Kto to jest? O, w mordę, nie dosłuchałem końcówki. Claudia is your daughter? O, dobra, już wiem. So you know her, do you? Are you one of her followers? Nie. No. Chyba nie. Never. When I find her, I'm... I can feel the hatred. What? Behind your words. The anger. You plan to kill her. I'm sorry, but she killed my father. Claudia? She's a fool. No tak, oczywiście. But she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways. But I see it's too late. Mhm. Heather, will you help me? Nie. Help you? Nie, Heather. I'm locked up in here, and I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the second floor. I jest telefon tam, najwyraźniej. I'll be of help to you. I have a seal. Please. Mam pieczęć? A seal? Dobra, koleś jest podejrzany. Dzwoni tutaj. Nie wiem. Koniec korytarza na drugim piętrze, tak. Okej, okay, to było bardzo ciekawe. To jest koniec na dzisiaj. Zagrajmy w Silent Hill 3, ponieważ jestem dosyć przerażony i nie mam ochoty już grać dzisiaj. Więc trzymajcie się, ludziska, i do zobaczenia następnym razem. Już zagrajmy w Silent Hill 3. Na razie.